Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się takim jednym zdaniem. Myślisz, że 12 kanapek wystarczy na imprezę? Głównie mi chodzi o ten zwrot wystarczy. No, po tytule lekcji już pewnie widzicie, że są możliwe co najmniej 3 zwroty. Niemniej jednak proszę się sprawdzić, czyli zapauzujcie sobie filmik na moment, spróbujcie przetłumaczyć i za chwilę ruszymy z powrotem z tą lekcją i zrobimy analizę tych proponowanych wersji. I witam z powrotem po krótkiej przerwie. Oto proponowane 3 wersje. One są ułożone według, powiedzmy, naturalności w języku codziennym. Czyli ta pierwsza jest najbardziej naturalna, a ta ostatnia jest taka, powiedzmy, najbardziej formalna. Czyli tak, czy myślisz? No to pytanie, do you think 20 sandwiches? Uwaga, dy nie czytam, a tę końcówkę możecie czytać albo jako 3, albo jako G. I pokażę Wam tu wymowę w słowniku. Jesteśmy w Cambridge. No i tu mamy wersję brytyjską, tu amerykańską. Jak widzicie, dy nie czytamy, chociaż są dialekty, gdzie czytają dy, ale wy tego nie czytajcie. No i tu macie końcówkę G po brytyjsku i końcówkę 3 po amerykańsku. Kliknę. Sandwich. 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 Ok, jeszcze pamiętajcie, że ich kanapka to zawsze chleb na dole i u góry. Także nasze kanapki to tak naprawdę nie są w ogóle sandwiches. Ok, wracamy. Czyli do you think 20 sandwiches will be enough? Będzie wystarczająco. Coś takiego. Will be. Będzie. Będzie wystarczająco. Czyli mamy słowo enough, o tym robiliśmy lekcję, link macie u góry i w opisie. Na enough trzeba uważać, bo inaczej używamy z przyrodnikami, inaczej z rzeczownikami. Na imprezę, na tę konkretną imprezę, czyli for the party. I druga propozycja, słuchajcie, to jest sufficient. To też znaczy wystarczająco, to jest synonim do enough. Tylko ciut, powiedzmy, bardziej formalny, ale ciut. I to jest też zrobione przymiotnikiem, czyli will be sufficient. Będzie, tak, czas przyszły, będzie wystarczająco. Czyli początek ten sam. Do you think 20 sandwiches will be sufficient for the party? Natomiast ten przymiotnik sufficient pochodzi od czasownika suffice. Suffice. I to znaczy wystarczy. Poszukajmy go w słowniku. Mamy wymowę suffice. 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 No i jest wytłumaczone be enough. Czyli ktoś mówi, biorę $400, myślę, że to powinno wystarczyć. I'm taking $400, I think that should suffice. No, tylko tak jak powiedziałem, to jest trochę bardziej formalne. W języku codziennym raczej powiemy enough. Jeszcze raz, do you think 20 sandwiches will suffice for the party? Ok, dzięki. Napiszcie w komentarzu, czy wpadliście na którąś z tych trzech wersji.